odcinku programu Rolnik Szuka Żony emocji nie brakowało. Uczestnicy poznali wybranych przez siebie kandydatów. Jedna z randek nie była zbytnio udana. Marcin zarzucił Paulinie, że nie wygląda jak na przysłanym zdjęciu. Zwalił winę na włosy kandydatki. Po spotkaniu podzielił się swoimi negatywnymi wrażeniami. Uważam, że chyba nie była ze mną zbyt szczera. Uciekała wzrokiem na bok, skwitował. Kandydatka także miała negatywne odczucia. Najbardziej wkurzył mnie z tymi włosami, powiedziała Paulina. Randki innych kandydatów były bardziej udane. Szczególną uwagę zwróciło spotkanie Sebastiana z Patrycją. Rolnik szuka żony. Patrycja rozpoznana przez internautów. Już była w jakimś programie. W formacie Rolnik szuka żony poznaliśmy Patrycję, która jest kandydatką Sebastiana. Mężczyzna od początku nie mógł oderwać od niej wzroku i zaraz po grupowym spotkaniu zdobył się na wyznanie. Można powiedzieć o Patrycji, że jest faworytką. Nawias otwierający, kropka nawias zamykający. Na Patrycję będę czekał najbardziej, powiedział. Randka była bardzo udana, a Sebastian wręczył kandydatce kwiatka. Fragmenty z ich rozmowy pojawiły się w mediach społecznościowych produkcji. Internauci od razu zwrócili uwagę na fakt, że Patrycja wydaje się im znajoma. Ta pani już swoje 5-minutowe show w telewizji miała, kojarzę ją, ta pani już była w jakimś programie, pisali internauci. Galeria Otwórz Galerię, Rolnik szuka żony. Patrycja występowała w Miłości od kuchni. Opowiedziała o pracy, internauci mieli rację. Przed programem Rolnik szuka żony Patrycja występowała także w Miłości od kuchni, czyli formacie randkowym, w którym uczestnicy wybierali kandydatów na podstawie ich mieszkań. Patrycja spotykała się między innymi z Patrykiem, ale jak widać, nic z tego nie wyszło. W programie Miłość od kuchni kandydatka Sebastiana dała się poznać jako osoba otwarta na flirt i opowiedziała o swojej pracy i pasjach. Zajmuje się administracją biura firm i trochę też marketingiem oraz PR. Po pracy myślę tylko, aby wrócić do domu, zrobić sobie gorącą kawę i poczytać książkę, mówiła. Myślicie, że odnajdzie się na wsi, jeśli Sebastian ją wybierze? Internauci nie są przekonani. Ma parcie na szkło, w ogóle nie pasuje do niego.